Chodzi o tą odpowiedź radnego Rafała Piotra Szymańskiego na wpis pani Angeliny na portalu społecznościowym Facebook. Sprawa ta była szeroko komentowana i nagłaśniana. Poziom rozmowy z obu stron nie był najwyższych lotów. Jednak to Rafał Piotr Szymański sprawuje funkcję publiczną. I dlatego część radnych zdecydowała się zareagować. Wśród nich był Robert Obaz. Dyskusja publiczna przybiera barwy czarne albo białe. Pan radny też jako osoba publiczna nie potrafi okiełznać emocji i wpisuje się w nurt. Taki zmierzający nawet w moim odczuciu trochę namawiający do agresji. Tak? Bardzo agresywny język, który dalej może się przerodzić w agresję. Jeszcze przed sesją część radnych otwarcie deklarowała, że będzie głosować w obronie radnego Prawa i Sprawiedliwości. Tak, ponieważ akurat nie ma żadnej podstawy prawnej, żadnej, do tego, żeby zachowanie radnego wpływało na ukaranie go poprzez odwołanie funkcji. W sprawach rady niestety mandat radnego podlega ocenie wyłącznie wyborców. Czyli nic się nie stało? Znaczy tego nie powiedziałem. Ale pan jako przewodniczący nie może ukarać nawet, gdyby pan chciał. Nie mogę, nie mam takich uprawnień. Podsumowanie, jak pan zagłosuje? Ja będę przeciwny, bo uważam, że że rada nie ma prawa do karania radnych. Już na początku głos otrzymał bohater tego popołudnia. Nadal uważam, że warto walczyć o to, w co się wierzy i warto stawać w obronie najwyższych wartości bez względu na konsekwencje. Warto również przyznać się do błędu, jeżeli się go popełni. Dlatego, korzystając z obecności mediów, chciałem ponownie przeprosić panią Angelinę Kupidurę i wszystkie osoby, które poczuły się dotknięte moim zbyt ostrym wpisem w facebookowej dyskusji na temat aborcji. Po tym wystąpieniu rozgorzała dyskusja. Jest mi wstyd, że tolerujemy taką działalność. Jest mi wstyd, że niektórzy uważają, że popieramy tego typu wypowiedzi. Jest mi wstyd, że niektórzy uważają, że się z nimi zgadzamy. Nie może tak być, żeby wypowiadając się bez względu na to, kim się jest, a w szczególności osobą publiczną, żebyśmy mieli prawo do niszczenia ludzi. To, co się dzieje ze społeczeństwem w tej chwili, właśnie jest wynikiem takich debat jak tutaj, takich dyskusji i takich sformułowań, których używają głównie politycy, media. Nie powinien tak się zachować. Przeprosił. Szkoda naszego czasu. W naszym mieście jest tak wiele problemów do rozwiązania i weźmy się za te problemy, a nie za to, co robimy dzisiaj. Zdecydowane nie dla takiego poziomu dyskusji. Zdecydowane nie. I nie zgadzam się, pani radny, z tym, że nie protestowaliśmy. Proszę zapytać. Nie zgadzam się z wypowiedzią pani, która pana zaatakowała. Jasne, nie zgadzam się z pana wypowiedzią. Tak właśnie było. Nie zgadzam się na to, że pana rodzina została ohejtowana. Ja się na to nie zgadzam. Ale wszyscy przykładamy się do tej sytuacji. Chociażby dzisiaj rozmawiając na tej sali. Krzyczymy na siebie nawzajem i dalej nie ma żadnego porozumienia. Państwo z premedytacją i w sposób świadomy i cyniczny wprowadzacie politykę, mało tego, wprowadzacie światopogląd na sesję Rady Miejskiej. Później na wniosek radnego Roberta Obaza do głosu dopuszczeni zostali mieszkańcy. Ja sam nie lubię języka negatywnego, języka piętnującego, ale nawet mi się czasami zdarza, ponieważ no, życie jest życiem i emocje są emocjami. Jednak sztuką jest nie to, żeby nie zrobić tego, tylko sztuką jest przeprosić i przyjąć na siebie konsekwencje negatywnych czynów. Kultura jednak do czegoś zobowiązuje. Rozumiem. Bardzo proszę o spokój. Rozumiem, emocje mogą ludzi ponieść. Każdy ma prawo do własnej opinii i decyzji, ale niestety w świecie polityki każde słowo trzeba ważyć. Nie wolno dawać wszystkiego naprzód. Jeżeli pan uważa, że postąpił pan w emocjach negatywnie, to przepraszam, pan nie powinien być osobą publiczną, nie powinien pan być radnym, powinien pan trzymać emocje na wodzy. Jesteśmy wszyscy takimi samymi ludźmi, z tej samej, przepraszam, dziury wyszliśmy. Jesteśmy tacy sami. Też nas, każdego z nas urodziła kobieta. Nie możemy powiedzieć, żeby wyrzuciła tą macicę do kibla, ponieważ gdyby wszystkich, każda z nas wyrzucała macicę do kibla, to nikogo z was by na świecie nie było. Wobec tych, którzy atakują pana Szymańskiego, mam taką propozycję. Proszę wejść na YouTube, posłuchać, co młodzież słucha. Jakoś tam cenzura ani władzy nie działają. I dochodzi do czego? Do zwykłej demoralizacji młodzieży.
Oczywiście głos zabierali także radni. Nie dotyczyły tak naprawdę funkcjonowania ani rady, ani jej organu, ani niczego związanego z funkcjonowaniem rady. To jest prywatny pogląd. Jeśli pan Rafał chce wierzyć, że ziemia jest płaska, ma do tego prawo. Pan Rafał zaczerpnął słów z języka, które właśnie, które jest obowiązujący na czarnych marszach, na protestach. W końcu po ponad godzinnej debacie doszło do głosowania. Za odwołaniem Rafała Piotra Szymańskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Kultury było 9 radnych. 10 przeciw. 2 osoby wstrzymały się, a 1 nie oddała głosu. Bardzo proszę o wyświetlenie wyników. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały nie uzyskał akceptacji Wysokiej Rady. Co ciekawe, od głosu wstrzymał się m.in. Józef Kusiak, który był jednym z wnioskodawców powołania wczorajszej sesji. A wśród radnych, którzy byli przeciw odwołaniu Rafała Piotra Szymańskiego, był Rafał Piotr Szymański. Przypomnijmy, nie tak dawno, gdy radni decydowali o odwołaniu z funkcji przewodniczącego rady Konrada Sikorę, sam zainteresowany nie oddał głosu, twierdząc, że głosowanie w swojej sprawie nie byłoby honorowe.